Cześć. Mam nadzieję, że to, co właśnie zobaczyliście, wyszło fajnie i jakby tak było w mojej głowie. Krótka historia, którą sobie wymyśliłem. Dziewczyna dostaje challenge, że musi spalić lacza w garażu. Nie ma samochodu, kradnie od brata kluczyki, idzie do garażu, no i pali kapora, nagrywa sobie film. Nic innego nie umiałem wymyślić, ale myślę, że historia jest spoko i można fajnie ją pokazać. Jako utrudnienie postawiłem sobie taki cel, żeby nagrać wszystko bez gimbala, aparatem z ręki. Nie ma dzisiaj nikogo, kto mógłby przyjść, pomóc mi nagrać to behind the scenes, bo wszyscy siedzą w domach, więc będziemy używać kamerki GoPro. Pod ostatnim filmem, jak i pod innymi filmami, dość dużo pytań się przejawia na temat sprzętu, jakim nagrywam, także dzisiaj też poruszę trochę ten temat. Jest rano, świeci słońce, jest piękna pogoda, także mam nadzieję, że wszystko fajnie wyjdzie. Dobra, to ja dopijam kawkę, czekam na siostrę i jedziemy z tematem. Idę teraz tylko do garażu, bo do pierwszej sceny potrzebujemy kierownicę zmiaty. No i zaczynamy. Troszkę tak. Potem jeszcze będzie trzeba przeparkować auto, żeby stało przodem. No i najważniejsze co, to będę musiał zmienić koło z tyłu, bo tutaj z tyłu mam takiego semislika, nie wiem czy to widać. No i z tym może być ciężko spalić kapora, no ale zobaczymy. Dobra, mam kierownicę, biorę ją do domu i nagrywamy pierwszą scenę. Jak ci powiem, to idziesz, dobra? No. 3, 4. Jest. Ciepło, fajnie, dzisiaj super, naprawdę. Dobra, no i cała reszta tutaj nagrywamy w garażu. Trzeba tylko przestawić auto drugą stroną. Dobra. Dobra, jest takie jedno też ujęcie, które ja mam w głowie, że jakby ty pójdziesz tą kierownicą i ja dam... Gotowa? 3, 4. Dobra, 3, 4. Dobra. 3, 4. Dobra. Więc to mamy. No i teraz będziecie było nagrać to odpalanie. Aha. Wiem, bo ogólnie nie powinno się palić kapora, nie powinno się palić kapora, jak jest zimny silnik. Więc zrobimy tak, odpalisz go, wyjdziesz z auta i dasz nagrywanie. To będzie szybka akcja, dobra? Zrobimy najpierw odpalanie auta, nie? Ty wyjdziesz, dasz telefon, dasz nagrywanie, wejdziesz i dopiero będzie ogień, nie? Dobra, tak to zrobimy. Nie dam, żeby ten telefon nie wydać. Tak, ale to ja ci powiem jeszcze. Powiem to, włączasz nagrywanie i go położę, dobra? Mhm. Czekaj. No, akcja. Dobra, została nam ostatnia scena do nagrania. No ta w sumie najtrudniejsza, czyli palenie kapora w garażu. Oczywiście moja siostra nie może tego zrobić, bo nie wie jak palić laka moim autem, więc ja to będę robić. Ona mnie nagra jak ja palę laka, ja potem nagram ją jak siedzi w aucie i... No i udaje, że to ona, więc potem będzie taki trochę challenge, żeby to jakoś wszystko pomontować, żeby to wyglądało ładnie, a nie po prostu kiczowato. No nic, mam nadzieję, że się uda, no ale to się przekonamy zaraz. Jeszcze teraz tylko wróciłem do domu zmienić baterię szybko, bo bateria w Sony A7S2 starcza na jakieś 40 minut materiału. No i idziemy nagrywać ostatnią scenę. Teraz nagrywam ujęcie wrzucenia pierwszego biegu. Poświć tak, ręcznie wrzucam. Aha, zrób może tak, że ręcznie w dół i jedynka, dobra? 3, 4. Ekstra. Dobra. Właśnie też jak się nagrywa z ręki, to fajnie jest podążać za tym, co się nagrywa, nie? Jakby nie trzymać tego kamery, żeby tak stała, tylko faktycznie podążać nią za tym ruchem. Ja teraz muszę zmienić tylko koła z tyłu, bo na tych grubych laczkach to nie wyjdzie. Tu znaleźliśmy taki piękny kółeczka do dojechania jeszcze.
Także nadadzą się idealnie. No i są dużo węższe niż tamte. Także szybka zmiana i jedziemy z ostatnią sceną. Rozgrzewamy auto, żeby w ostatniej scenie spalić kapora, żeby nie pałować na naszym silniku, i tymczasem powiem trochę o sprzęcie, jaki nagrywam, bo wiele osób pytało. Jest to Sony A7S II. No i dzisiaj nagrywamy tylko z obiektywem Sigma 50mm 1.4. No i do tego Rode Video Mic Mini, żeby zbierać dźwięk. No i to jest tak właściwie wszystko. Nie używam dzisiaj gimbala, wszystko nagrywamy z ręki. No i tyle. Bezpieczeństwo przede wszystkim, także wszystkie buty z gazem wyrzucamy z garażu. No i do względu bezpieczeństwa jest na miejscu gaśnica. Co prawda jest do 2006 roku, ale powinna działać. Ja najpierw spalę kapora, ty będziesz nagrywać, nie? Jak skończę, szybko wyjdę z auta, się zamienimy, bo wtedy jeszcze w garażu powinno być dużo dymu. Więc jak ja będę nagrywał ciebie, jak siedzisz w aucie, to dalej powinien być ten dym, jakby, że to powinno mieć sens, nie? Tu jeszcze nie ma, o. Tu już jest. Może krzywo trzymało się, ale. Ale będzie więcej? Nie, no to fajnie. Aha, i teraz. Dobra, robimy jeszcze drugie ujęcie na ostatnią scenę. Tutaj Lika profesjonalnie trzyma ujęcie, a ja wsiadam do fury i jeszcze raz to. No i to by było na tyle. Ja się mega cieszę, że wykorzystałem ten czas, kiedy trzeba siedzieć w domu i zrobiłem coś, myślę, że w miarę fajnego. Dajcie znać też, co wy myślicie na ten temat, czy wyszło spoko, czy wyszło biednie. Nie wiem, ja się dobrze bawiłem, więc uważam to za taki udany projekcik. Jak macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu, ja chętnie tam się udzielam. No i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki za oglądanie, cześć!